Chrystus jest Panem. No powiedzcie. Nieważne. Chrystus jest Panem. Może być też Panem w waszym życiu. Naprawdę. A Jezus Chrystus umarł za was na krzyżu u Golgoty 2000 lat temu. On umarł i zmartwychwstał. I wiecie o tym, że wziął cały wasz grzech. Posłuchaj, Jezus wziął cały twój grzech na siebie, żebyś ty dzisiaj mógł tutaj być. Żebyś dzisiaj naprawdę mógł żyć w wolności, w miłości Jego. Rozumiesz? Ale rozumiesz? Jezus Chrystus umarł za ciebie i dzisiaj możesz mieć z Nim relację. Nie chodzenie do kościoła nie, jakby nie zmieni twojego życia na co dzień. Jezus Chrystus może być dzisiaj realnie w twoim sercu. Porozmawiajcie. Naprawdę jesteśmy tutaj po to, żeby wam pokazać, jaki jest Jezus naprawdę. Wiecie, religia nas okłamuje. Często nas nauczyli kilka formułek. Formułek, które od dzieciństwa znamy. Idziemy gdzieś, zmierzamy do przodu, ale tak naprawdę nie ma w tym wszystkim wolności. A Jezus Chrystus jest prawdą. Jezus Chrystus jest drogą. I Jezus Chrystus jest życiem. Wiecie, chodząc gdzieś z walizką, dążysz do jakiegoś miejsca. I ja kiedyś też tak chodziłam sobie. Jeździłam gdzieś, podróżowałam. Byłam na jakichś wyjazdach młodzieżowych. Wiecie, to są fajne dni, fajne czasy. Można odpocząć, można się pobawić. Ale co jest ważne? Ważny jest cel podróży. Gdzie zmierzasz? Czy będziesz chciał swoją wieczność spędzić w piekle? Czy będziesz chciał wybrać Królestwo Niebieskie? Wiecie, możecie sobie teraz wyobrazić, że przed wami jest ogromny zamek. Drzwi tego zamku są otwarte. Ty masz wykupione najlepsze miejsce. Najlepsze miejsce w swoim życiu, w którym kiedykolwiek byłeś, nie dorówna temu miejscu, który jest w tym pałacu. Masz wspaniałe miejsce, ogromne łóżko, masz swoją własną, prywatną łazienkę. Masz wszystko, czego chcesz. Możesz sobie zamówić potrawy, których nigdy wcześniej nie próbowałeś. I to wszystko dla ciebie jest dostępne tylko dlatego, że królem królów i panem panów, czyli władcą tego zamku, jest Jezus Chrystus. Więc dzisiaj, jeżeli się pojednasz z Jezusem Chrystusem, będziesz mieć dostępne wejście do tego pałacu. Drzwi do tego pałacu będą dla ciebie otwarte. I ty możesz się wtedy poczuć jak prawdziwy król, bo połączysz się z władcą narodów, z władcą i panem, królem królów, Jezusem Chrystusem. On umarł za ciebie, żebyś ty dzisiaj mógł korzystać z tych wygód. On umarł za ciebie na krzyżu Golgoty, żebyś ty dzisiaj mógł mieć wolność. Ty dzisiaj możesz mieć prawdziwe życie, realne życie z Jezusem Chrystusem. Bo Bóg nie jest Bogiem daleko, tylko to jest Bóg bliski sercu, bliski człowiekowi. Jezus Chrystus naprawdę chce mieć z tobą relację dzisiaj. Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał. A mocą zmartwychwstania dzisiaj my tutaj jesteśmy, żeby ogłosić tą prawdę. Bo Jezus Chrystus nie umarł na daremno. Dzisiaj ty masz decyzję, czy chcesz światło, czy chcesz ciemność. I to ty decydujesz, czy będziesz mieć otwarte drzwi do tego zamku, czy będziesz stał przed tym zamkiem, mimo że jest otwarty i nie wejdziesz do środka. Wszystko zostało dokonane. Drzwi zostały otwarte. Tylko to twoja decyzja, czy skorzystasz z tego. To twoja decyzja. Czy będziesz w wieczności w niebie, czy spędzisz ją w piekle, w oddzieleniu od Bożej miłości, w oddzieleniu od wszystkiego, co dobre, w oddzieleniu. Ale jest szansa dzisiaj, póki jeszcze żyjesz, żeby zawołać do Chrystusa. Ja zawołałam 7 lat temu. Boże, jeżeli naprawdę istniejesz, to przyjdź i zmień moje życie. I Bóg mi odpowiedział. Bóg przyszedł realnie do mnie i mi odpowiedział swoją miłością. Bóg mi odpowiedział swoją prawdą. Bóg mi odpowiedział swoim słowem.
Jezus Chrystus może także dzisiaj odpowiedzieć Tobie w Twoje życie wejść. Pokazać Ci, jak można funkcjonować na tej ziemi. Bo my tutaj jesteśmy tylko przez chwilę. A decyzja w wieczności jest najważniejsza. Jesteśmy pielgrzymami tak naprawdę. Zmierzamy gdzieś z celu do celu. A Twoje życie dotyczy wieczności. Ten czas, który spędzasz tutaj na ziemi, to tylko punkt. Zastanów się, po co jesteś na tej ziemi. Chcesz poznać Jezusa? Jezus Chrystus jest dostępny dzisiaj dla Ciebie. Amen.